Cześć, znajdujemy się w Zawierciu, przed dworcem kolejowym. Sprawdzimy, na jakim etapie jest modernizacja linii kolejowej z Zawiercia do Tarnowskich Gór. Dziś skupimy się tylko na odcinku Zawiercie i Zawiercie Kądzielów. Więc zapraszam na spacer. Znajdujemy się teraz w drugiej stronie torowiska. Weszliśmy przy dawnym budynku huty Szkła Zawiercie. Idziemy od strony Częstochowy w stronę dworca. Po lewej stronie widzimy nowo budowany peron numer 3. Jesteśmy na jego końcu. Po prawej stronie dawny peron numer 4. Widzimy wykop pod nowe torowisko. Możemy zobaczyć wizualizację, jak będzie wyglądał peron numer 3. Prześledźmy na szybko plan, jak to będzie wyglądało. Sprzed budynku dworca możemy przejściem podziemnym dostać się na peron numer 2. Dalej będzie wykonane przejście schodami i windą na peron numer 3. Oczywiście dalej przejściem podziemnym możemy wyjść na ulicę Towarową, bądź z ulicy Towarowej dostać się na peron i dworzec. Peron numer 4 zostanie zlikwidowany i będzie wykonany parking na samochody osobowe. Jak widzimy, prace postępują. Widać już dolną część peronu. Wkopane są fundamenty pod słupy trakcyjne. Po przejściu około 200 metrów, bo tyle mam mieć długości peron numer 3, dochodzimy do miejsca, w którym remontowany, przerabiany jest odcinek przejścia podziemnego. Tutaj możemy zobaczyć, że tunel, przejście podziemne zostało przecięte na pół. Mamy już wykonany fundament pod schody, pod windę i trwają dalsze etapy budowy wyjścia na peron. Widzimy wyjście na ulicę Towarową z tunelu i wejście na peron numer 4, który był nieużywany, więc zamknięte są bramą. Idąc dalej, widzimy, że na dworcu trwa ciągły ruch. Co chwilę odjeżdżają pociągi pasażerskie i towarowe. Co kilka minut można zaobserwować przejeżdżający skład. Mamy tutaj wkopane tablice informacyjne
o inwestycji, datach, w których będą one przeprowadzane. Jednakże tutaj idziemy i widzimy, a z ulicy Towarowej bądź od strony dworca raczej nie przeczytamy, co jest na tych tablicach. Jak widzimy, PKP czuwa nad jakością prac. Jeszcze widok z tego miejsca, kiedy to jeszcze nie były prowadzone żadne prace remontowe. I dochodzimy do miejsca, w którym bardzo, bardzo dawno temu był zakład suchej destylacji drewna, czyli octownia. Można jeszcze zaobserwować bramę wjazdową na teren zakładu. Jednakże dzisiaj jest to wielki, zarośnięty plac, nieużytkowany. Idąc dalej wzdłuż placu dawnej octowni, gdzie kiedyś rozpoczynała bieg kolejka wąskotorowa do pobliskich kopalń, do kopalń w Porębie, do kopalni Teodor pod Siewierzem. Oczywiście dzisiaj nie będziemy się skupiać na historii powstania linii, datach, na tym, dlaczego w czasie II wojny światowej Niemcy dalej modernizowali linię i kończyli jej budowę, czemu była im potrzebna linia kolejowa z Zawiercia do Tarnowskich Gór, a w szczególności na lotnisko, które budowali, dzisiejsze lotnisko w Pyrzowicach, co miało wspólnego lotnisko doświadczalne i zakłady z Zawiercia, to postaram się nagrać w innym filmie. Może widzowie mi powiedzą, jak nazywają się te słupy trakcyjne, gdyż chciałbym się dowiedzieć, jak nazywają się te bramy, które stawiają teraz przy budowie linii kolejowej. Tutaj widzimy pocisy, na której stoją wagony dawnego pociągu ratunkowego. Jak przez mgłę pamiętam, że dawno, dawno temu stał tu gąsienicowy wóz zabezpieczenia technicznego. Jednakże teraz to miejsce jest stacją, nie wiem, magazynową PKP. Może wy wiecie, co teraz się tam znajduje. Napiszcie mi w komentarzach, chętnie się dowiem. Akurat taka pora popołudniowa, że idziemy pod słońce, więc to słońce ciągle na nas świeci, ale przynajmniej bardziej żywo wyglądają te ujęcia. Jeśli macie jakieś informacje lub macie jakieś stare zdjęcia tego pociągu ratunkowego, chętnie bym obejrzał lub coś dowiedział się od was. Pogoda ładna, słoneczna. Słońce na nas świeci niemiłosiernie. Tutaj możemy zaobserwować dość duże fundamenty konstrukcji kolejowych. Idąc kawałek, widzimy już w oddali po lewej stronie stację UB Zawiercie. Przejdziemy jeszcze kawałek i
będzie łuk do rozjazdu już w stronę poręby. Zaraz będziemy zbliżać się do łuku, który będzie prowadził już do nowo budowanej stacji Kądzielów i dalej w stronę Poręby. Jako że na łuku jest baza budowlana i skład materiałów potrzebnych do budowy, łuk przejdę bokiem już, wyłączając kamerę. Spotkamy się po drugiej stronie łuku. Jesteśmy już na łuku, widzimy skład materiałów budowlanych, dawnych wyrwanych słupów. Widzimy też pale fundamentowe stosowane pod słupy trakcyjne. Prześledźmy też, jak wygląda budowa linii od strony Dąbrowy Górniczej Łaz. Widzimy, że tutaj torowisko już jest ułożone. Został wykonany most. Mamy rozjazdy. Nie są jeszcze połączone z głównym torem. Teraz poruszamy się tak jakby od strony Dąbrowy Górniczej Łaz w stronę Kądzielowa Poręby, czyli po przeciwnej stronie, jak szliśmy od dworca Zawiercie w stronę Kądzielowa Poręby. Został wykonany most. Zajrzyjmy, jak to wygląda. Zobaczmy, może z drugiej strony są schody. Z tej strony mostu mamy schody, więc możemy zejść, prześledzić, jak wygląda to od dołu.
Jak widzimy, wygląda to dość schludnie. Most jest nowy, więc nie ma się do czego przyczepić. Można tylko podziwiać. Drugi most został odnowiony. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie schodzą się dwa łuki. Ten od strony Łaz i od strony Zawiercia. Idąc dalej, idziemy w stronę Kądzielowa i Poręby. Widzimy moje archiwalne zdjęcie sprzed kilku lat, gdzie łuk nie był modernizowany jeszcze i zarośnięty. Tutaj już były trochę wykoszone krzaki. Idąc dalej, możemy zaobserwować, że linia od strony Dąbrowy Górniczej Łaz jest położona. Od strony Zawiercia jest tylko przygotowany teren. Przypominam widzom, znawcom kolejarstwa, aby podpowiadali mi rzeczy, na których się jeszcze nie znam. Na przykład jak nazywają się te bramy. Przejdźmy się kawałek. Mamy tutaj zdjęcie archiwalne w tą stronę. Widzimy, że zrobione jest odwodnienie, co kilkadziesiąt metrów studzienka. Zakopane rury odwodnieniowe, przykryte, widzę go, włókniną. Tory zaczynają się łączyć, gdyż w dalszym odcinku będzie akurat przejazd jednotorowy. Mam takie swoje dawne, sprzed lat zdjęcie z tego miejsca, gdzie tory się schodziły. Pokażę je wam bez obróbki. Wygląda jak samobójca na torach, jednakże po obróbce fotograficznej wyszło, że wiszę w jakimś tunelu przed pociągiem. Widzimy, że tory się schodzą. Zamontowane już mamy urządzenia do przełączania torów. Przypominam, że możecie mi powiedzieć, jak się one nazywają. Piszcie w komentarzach. Już nowoczesny sprzęt. Widzę, że tory są na rolkach, zablokowane jeszcze przed przypadkowym przesunięciem. Zaklinowane jednakże. Wszystko już w miarę przygotowane. W tym miejscu po prawej stronie widzimy dawny zakład przędzalni bawełny. W tym miejscu nie ma akurat drzew, gdyż kiedyś była tam bocznica do zakładu. Znajdowały się tory. Rzućmy na okiem na archiwalne zdjęcie satelitarne z widoczną bocznicą do przędzalni bawełny. I w tym miejscu już tory schodzą się w miejsce, gdzie powstanie stacja Zawiercie Kądzielów. Tutaj już widzimy stare torowisko, przywiezione nowe tory, położone słupy fundamentowe i kanalizacyjne. Tutaj powstanie stacja Kądzielów. Mamy przejazd drogowy. Też słupy elektryczne, gdyż obok jest rozdzielnia i przy okazji wymienione są słupy też energetyczne. Mamy przejazd drogowy z ulicą Obrońców Poczty Gdańskiej z Zawiercia do Dąbrowy Górniczej. Przejdźmy na drugą stronę ulicy.
można by powiedzieć, ostatnie zdjęcia posterunku, gdyż modernizacja obejmuje jego zlikwidowanie. Idziemy już dalej w stronę Poręby, jeszcze starym torowiskiem. Zobaczmy, coś tutaj jest napisane. Co tu mamy? No, depozyt i wymiary. Tym sposobem można powiedzieć, że kończymy już dzisiejszy spacer, gdyż odcinek zawiercie mamy zwiedzony. Mam tutaj jeszcze swoje archiwalne zdjęcia przed kilku lat, jak wyglądało to miejsce. Teraz już mamy kilka słupów trakcyjnych. Ostrzeżenie, jest w tym miejscu dużo słupów energetycznych, więc mamy ostrzeżenie o niebezpiecznej strefie. Dzielnie elektryczną, więc zahaczmy jeszcze kawałeczek w stronę Poręby o most nad Czarną Przemszą, gdyż powiedzmy jest jeszcze na drodze do Poręby, więc można uznać to za zawiercie. A jest dość ciekawy, gdyż istnieje od początku linii, został wbudowany jako jeden z pierwszych, opisywany w archiwalnych gazetach, ma dużo zdjęć w trakcie budowy. Gdy zejdziemy tam na dół, możemy zaobserwować, że niczym się nie różni od tego mostu sprzed prawie 100 lat. Barierki metalowe już są zlikwidowane, dla bezpieczeństwa zrobiono drewniane. Gdy zejdziemy na dół, zobaczymy, że to jest ten sam most sprzed prawie 100 lat. Na bokach ma jeszcze stare śruby mocujące barierki i wygląda tak samo jak na archiwalnych zdjęciach. Widzimy po lewej i po prawej stronie rozlewiska i meandry Czarnej Przemszy. Tutaj widzimy już ukończony prawie most na archiwalnym zdjęciu. A teraz jesteśmy pod mostem i widzimy na górze dawne śruby łączące barierki. Most, można by powiedzieć, od prawie 100 lat nic się nie zmienił. Konstrukcja jego jest solidna. Ciekawe, jak będzie wyglądała jego modernizacja, czy coś się zmieni w jego budowie, czy zostanie tylko odświeżony. Może wy wiecie, jakie są plany. A na razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.